Witam serdecznie. Pozwoliłem sobie zwołać dzisiejsze, dzisiejszą konferencję w związku z tą traumatyczną sytuacją na Ukrainie, gdzie dochodzi do działań wojennych, które przynoszą nam bardzo dużo, dużo informacji, i tych informacji na pewno Państwo macie jak że tak powiem, w domach własnych przesyt i też o tym bardzo mocno dyskutujemy, rozmawiamy. Rodzą się pomysły, w jaki sposób możemy się włączyć, pomóc wesprzeć i tych naszych sąsiadów ze wschodniej granicy, widzimy, co się dzieje w ogóle na granicy, jak, to, jak zmierzają w naszą stronę potężne. Kolumny mieszkańców Ukrainy. W drugą stronę słana jest na różny sposób pomoc humanitarna. Od kilku dni mam informację o tym, że mieszkańcy naszej gminy są chętni do przyjmowania uchodźców i za to bardzo dziękuję, są chętni do organizowania zbiórek. Yy, najbardziej potrzebnych artykułów czy materiałów, które mogą być przedmiotem wsparcia humanitarnego dla mieszkańców Ukrainy. Dlatego też i dzisiejsza konferencja, bo jeśli chodzi, proszę Państwa, o to i pierwszy aspekt, czyli przyjmowanie uchodźców wojennych z terenów Ukrainy, jest to bardzo mocno uregulowane przez wojewodę zachodniopomorskiego i sztab zarządzania kryzysowego wojewody. Głównym motorem tego właśnie jest wojewoda. Wszystkie działania przebiegają przez wojewodę i musimy się do nich stosować. I wypadałoby tutaj powiedzieć, że nie ma tutaj, nie ma tutaj żadnej możliwości wprowadzania chaotycznych działań. Musi być to wszystko uregulowane. I dlatego też, jeśli siedzicie Państwo informacje, to ten tryb, który zaproponował wojewoda jest wdrażany w gminie Szczecinek. Polega to na tym, że my oczekujemy na naszych. I naszych uchodźców na terenie gminy Szczecinek. Jeśli będzie zapotrzebowanie o transport, to też wyślemy ten transport, żeby tych uchodźców przywieźć, którzy zostaną przydzieleni do gminy Szczecinek. Podstawą, podstawowym elementem, który jest ważny przy przekraczaniu granicy z, między Ukrainą a Polską, to jest uzyskanie zaświadczenia o przekroczeniu granicy. Czy ono będzie w formie dokumentu czy podbite na, w paszporcie, bo niektórzy przekraczający granice nie, ma, nie posiadają dokumentu w ogóle i, i dlatego też różnego rodzaju dokumenty są ważne. Z tego, powodu, z tego jakiego powodu to jest ważne? Ta pomoc, którą mamy zaoferować, ma dotyczyć właśnie uchodźców wojennych, a nie już tu powiedzmy zamieszkujących na terenie naszego kraju obywateli ukraińskich. Z granicy prawidłowo uchodźcy powinni trafić do y, biura, w naszym przypadku w Lublinie. Tam jest biuro, które się zajmuje wydzielaniem rejonu kraju, do którego będą przemieszczani dalej uchodźcy, jeśli trafią do y, punktu recepcyjnego. Wskazanego przez yy, wojewodę w miejscowości Szczecin na ulicy Alei Piastów 40, to wiemy, że oni mogą trafić na teren województwa zachodniopomorskiego i stamtąd możemy ich odebrać. Albo dojadą tutaj do nas w swoim transportem. Jeśli dojdzie do sytuacji złamania tego. Tego trybu i y, mieszkańcy y, Ukrainy trafią bezpośrednio do nas. My ich oczywiście też przyjmiemy. Ważne, żeby tylko byli w stanie pokazać nam dokument, na podstawie którego przekroczyli granicę, bądź nawet dopuszcza się od dzisiaj swoje oświadczenia, że przekroczyli. Wtedy na potrzeby tych y, uchodźców w gminie Szczecinek mamy na ten dzień dzisiejszy zapewnione 40 miejsc y, noclegowych. Cały czas wzrasta ilość osób, które chcą zagospodarować tych uchodźców na terenie gminy Szczecinek. Wiele rodzin zgłasza taki akces i na za to bardzo dziękuję. Będziemy rozlokowywać te osoby, tych uchodźców na pewno w, pośród, no, w tych gospodarstwach domowych, które zgłosiły takie zapotrzebowanie. Drugą rzeczą jest sprawa pomocy humanitarnej. Chciałbym, żebyśmy się w pewien sposób uzbroili troszeczkę w cierpliwość, bowiem ten, ten problem dzisiaj na konferencji z wojewodą był omawiany. Dzisiaj dostaliśmy dopiero wykazy przedmiotów, które podlegają zbiórce. My te, te przedmioty, Przedmioty zebrane, musimy przygotować do wysyłki, całą, całą logistykę musimy my wykonać i później dopiero one są przerzucane albo do Szczecina, albo do, na Lubelszczyznę, do centralnego magazynu wojskowego. Stamtąd dopiero będą transportowane na część no do, do, na Ukrainę. Na dzień dzisiejszy. Nie ma mowy w ogóle o przerzucaniu indywidualnego przerzucania pomocy humanitarnej przez granicę ukraińską, jeśli nie będzie to formuła zaakceptowana przez rząd. I każde zbiórki, wszystkie zbiórki, które są organizowane, muszą być w pewien sposób uprzedmiotowione, upodmiotowione, wskazane i odpowiednio przygotowane. I jeśli chodzi o pomoc humanitarną, będziemy jutro na pewno rozmawiali na ten temat na poziomie powiatu, i z tej, z tej części naszego województwa, czyli powiatu szczecineckiego, odpowiedzialność za wysyłki będzie sprawował starostwa starosta Szczecinecki. To tyle. Więcej szczegółów najprawdopodobniej ukaże się niebawem po spotkaniach, które będą przeprowadzane dziś dzisiejszym jutro w godzinach porannych i będziecie państwo mogli z naszych stron internetowych i facebookowych odczytać. Mamy wszystko przygotowane i ogłaszamy dzisiaj, będziemy ogłaszali zbiórkę. Chodzi przede wszystkim o, o zunifikowanie e, materiału, które będziemy zbierali. Na dzień dzisiejszy miasto Przemyśl prosi, żeby już nie przysyłać pomocy humanitarnej, bo nawet nie mają gdzie tego zmagazynować. E, jeśli chodzi o, o wysyłki na Ukrainę, one będą wy, wyjeżdżały dużymi samochodami e, z powiatu. Ze Szczecina albo z centralnego magazynu tam gdzieś na Lubelszczyźnie.